sytuacja jest na tyle dynamiczna, że nie mogę panu tutaj nic zagwarantować. W biurach podróży i liniach lotniczych obsługa nie nadąża z odbieraniem telefonów. Klienci dzwonią do nas, kontaktują się z nami, piszą maile już od dość długiego czasu, obawiając się tego, czy ich wymarzone, zakupione wakacje wiele miesięcy temu dojdą do skutku. Obawy są o tyle uzasadnione, że już od niedzieli z powodu trwającego sporu z kontrolerami lotów siatka połączeń z lotnisk w Warszawie i podwarszawskim Modlinie ma zostać okrojona aż o 2/3. Te loty nie zostały jeszcze odwołane i liczymy cały czas, że te loty nie będą odwołane. Gdyby jednak tak się nie stało, jak wynika z rządowego rozporządzenia, pierwszeństwo będą miały połączenia na 32 trasach od Londynu przez Nowy Jork, Paryż po Szczecin, aż 19 to loty narodowego przewoźnika, a tylko po 2 Ryanaira, Wizzaira i Lufthansa. Szef irlandzkiego Ryanaira zarzucił Polsce, że faworyzuje polskie linie lotnicze i złożył skargę do Komisji Europejskiej. Napisano, że dyskryminujące traktowanie Ryanair przez premiera zakłóci plany podróży ponad 11 tysięcy pasażerów każdego dnia, podczas gdy wiele nieistotnych tras lotu będzie nadal obsługiwanych. Jeśli ograniczenie połączeń w Warszawie i Modlinie stanie się faktem, dla ponad 30 tysięcy pasażerów z Warszawy i Modlina trzeba będzie znaleźć inne miejsce przylotu czy odlotu. Do ich przyjęcia szykują się lotniska regionalne. Tam nadzór nad lotami awaryjnie mają przejąć kontrolerzy z Czech i Niemiec. Port we Wrocławiu jest gotów pomóc liniom i biurom podróży. I tutaj obsłużyć klientów, pasażerów na przykład warszawskich, którzy do Wrocławia dotrą autobusami, a po wylądowaniu we Wrocławiu wrócą do Warszawy również autobusami. Ale jak mówi szef biura podróży Neckera, nie da się wszystkiego zrobić na ostatnią chwilę. Niewykonalna operacja, żeby nagle wszystkie samoloty przekierować na inne lotniska, a w szczególności niewykonalna na kilka dni przed tym faktem, kiedy miałoby się to wydarzyć. 180 z ponad 200 warszawskich kontrolerów lotów, którzy nie zgodzili się na zmianę warunków zatrudnienia, w tym płacowych, umowy o pracę wygasają z końcem kwietnia. Do tej pory negocjacje w sprawie ich pozostania w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie przyniosły efektu. Robert Gusta, Wydarzenia.